18 września, środa, święto świętego Stanisława Kostki z Ewangelii świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał on lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym, kiedy wracali po skończonych uroczystościach. Został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice, przypuszczając, że jest w towarzystwie płotników. Uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami. Przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem przyszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrościach, w latach, w łasce u Boga i u ludzi. Moi kochani, postawienie sobie wymagań, realizowanie ich jest bardzo ważne. Inaczej czas przepłynie nam przez palce momentalnie jak woda. Jezus, zobaczmy, jako młody mężczyzna na progu dojrzałości przybywa na święto Paschy, przybywa do świątyni. Rodzice tam zabierali swoje dzieci, by stopniowo wprowadzać ich w to praktykowanie wiary, poznawanie wiary. Jezus pozostaje w gronie uczonych w piśmie w Jerozolimie. I co? Dyskutuje z nimi. Znajduje wśród nich ludzi, którzy jak on szukają woli Ojca. Pragną poznawać Boże prawa. W tym jego pozostaniu w gronie nauczycieli ujawnia się jego powołanie. By być nauczycielem ludzi. Matka jego, Józef, oraz my, kiedy czytamy tę Ewangelię, jesteśmy, możemy powiedzieć, świadkami niepowtarzalnej relacji z Bogiem, którego Jezus nazywa Ojcem, którego chce poznawać. Moi kochani, w stawianiu sobie wymagań, wykorzystywaniu czasu zgodnie ze swoim powołaniem może być wzorem dla każdego, a szczególnie dla nas, patron dzisiejszego dnia, święty Stanisław Kostka. Święty Stanisław Kostka, który był wierny zasadom swojego życia, który całkowicie oddał się Panu Bogu przez ręce swojej matki Maryi. To jest piękna postawa. Moi drodzy, papież Franciszek napisał do młodych, pozwólcie, że te słowa przeczytam. Miejcie odwagę, świat potrzebuje waszej wolności ducha, waszego ufnego patrzenia w przyszłość, waszego pragnienia prawdy, dobra i piękna. Mówi dalej papież Franciszek. Niech święty Stanisław uczy was tej wolności, która nie jest biegiem na oślep, ale zdolnością rozeznawania celu i obierania najlepszych dróg postępowania i życia. Niech was uczy szukać zawsze, a nade wszystko przyjaźni z Jezusem. Czytać i medytować Jego Słowo, przyjmować w Eucharystii Jego miłosierną i pełną mocy obecność. Abyście potrafili oprzeć się presji
światowej mentalności. Niech święty Stanisław uczy was nie bać się ryzyka i marzeń o prawdziwym szczęściu, którego źródłem i gwarantem jest Jezus Chrystus. Jezus jest Panem ryzyka, Jezus jest Panem wychodzenia zawsze poza. Pragnie On waszych rąk, by nadal budować dzisiejszy świat. Chce go budować z wami. Niech z nieba wspiera was święty Stanisław i niech inspiruje was każdego dnia jego życiowe motto. Ad majora natus sum. Do wyższych rzeczy jestem zdolny. Piękne słowa papieża Franciszka. Warto do nich często wracać. Moi kochani, możemy spędzać godziny na oglądaniu, nie wiem, telewizji, przeglądania, przewijania TikToka, czy spędzać czas na jakichś innych rozrywkach. Można jednak też w każdym wieku zawalczyć o siebie, o swój rozwój, o swoje powołanie, o swoje życie duchowe. Mieć marzenia i wytrwale dążyć do ich realizacji. Takiej postawy uczy nas dzisiaj patron dnia dzisiejszego, święty Stanisław Kostka. Każdy z nas ma szansę. Nie pozwólmy jej w sobie zgasić. Stanisław, możemy powiedzieć, przeciął pępowinę. Chciał być sobą, chciał stać się odpowiedzialny. Uciekł z domu. Ale nie był to ślepy bunt, tylko miał w tym jakiś cel konkretny, dobry, wartościowy. Wiedział, czego chce. Miał taką jasną wizję swojego miejsca na ziemi. Ten ideał umiał przełożyć na konkretną drogę, którą szedł, nie zrażając się trudnościami. On był sobą. Dlaczego? Bo wybrał Boga. To jest świętość. Dziś wielu młodych ludzi przychodzi do kościoła, by modlić się o dobry rok szkolny, o swój rozwój. Czas jest nam dany przez Pana Boga. Tego czasu nie możemy zmarnować. Ale w tym czasie liczy się nasze zaangażowanie. Prośmy, abyśmy dziś na wzór świętego właśnie Stanisława, tak jak Stanisław, wypełniali w pełni nasze powołanie. Abyśmy w tym powołaniu zawsze kierowali się ku Chrystusowi, ku Bogu. A wtedy to powołanie przyniesie piękne owoce. Z serca wam wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. Do zobaczenia już jutro.